się turniej Memoriał z okazji, aby uczcić pamięć naszego wspaniałego kolegi Tadeusza Dołęgi, który odszedł w ubiegłym roku we wrześniu od nas. Niestety choroba pokonała go i dzisiaj robimy ten właśnie turniej, aby upamiętnić jego cześć, pamięć, jego całe życie, działalność. Także myślę, że to taka fajna inicjatywa i będziemy ją cyklicznie powtarzać każdego roku. Tadeusz Dołęga był wieloletnim piłkarzem Międzyrzeckiego Klubu, a także wieloletnim pracownikiem Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Znałem się z panem Tadeuszem Dołęgą bardzo, bardzo długo, bo już od najmłodszych lat. Dlaczego? Ano dlatego, że miałem przyjemność być w jednej klasie z synem pana Tadeusza Dołęgi, Tomkiem. Spędziliśmy z Tomkiem wiele lat w jednej ławce, a także wiele lat na boisku, bo też graliśmy w piłkę. Dlatego ta osoba jest mi bardzo, bardzo znana. Później nasze drogi też się zeszły, gdy ja już skończyłem grać w piłkę, a zacząłem jak gdyby trenować dzieci. Pan Tadeusz pracował na stadionie. Pomagał nam zawsze, malował boiska, ustawiał bramki, był bardzo, bardzo życzliwym człowiekiem i naprawdę włożył ogrom serca w to, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Dlatego taka inicjatywa dzisiejsza jest bardzo, bardzo piękna i tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy ją cyklicznie powtarzać co roku. Chcemy zachować pamięć, pamiętać o nim cały czas, żeby to nazwisko cały czas gdzieś było z nami obecne. Dzisiaj mamy na hali w Rogożnicy 14 zespołów. Jest to rocznik 2014 i 15. Mamy drużyny z okolicznych naszych miejscowości, ale też i z dalszych. Mamy drużyny z Siemiatycz. Naprawdę, naprawdę grono drużyn jest bardzo, bardzo liczne i myślę, że będzie to fajna rywalizacja dla dzieciaków, zabawa, a dla nas, dla starszych, upamiętnienie wspaniałego człowieka. Aneta Nazaruk, jestem córką Tadeusza Dołęgi. Tak. Jestem też córką i wnuk, mój syn. Chciałam serdecznie podziękować i wyrazić wdzięczność organizatorom, pomysłodawcom tego memoriału, dyrektorowi Arkowi Myszce, kierownikowi Konradowi Karwowskiemu, a także Marcinowi Kieruczenko, którym znamy się od lat. Tato bardzo kochał sport, szczególnie piłkę nożną, od dziecka aż do śmierci. My gdzieś tam kultywujemy rodzinne tradycje i syn, i wnukowie. Świetny turniej, cudowny pomysł, także serdecznie, serdecznie dziękuję. Zakończył się pierwszy memoriał imienia Tadeusza Dołęgi, naszego wieloletniego pracownika Mosiru, kiedyś też grającego w Huraganie Międzyrzec Podlaski. Myślę, że udany, o czym świadczy frekwencja i nastroje zawodników. W turnieju wzięło udział 14 drużyn, podzielone właściwie na dwa boiska, bo na dwóch boiskach toczyły się jednocześnie rozgrywki. Myślę, że dzieciaki są zadowolone, dosyć dużo grania, mało przerw, to chyba najważniejsze było. 9 minut gry, więc cztery drużyny jednocześnie grały, dzieci się po prostu nie nudziły. W hali w Rogoźnicy tym razem ten turniej zorganizowaliśmy właśnie po to, żeby można było na dwóch boiskach rozegrać ten turniej. Dziękujemy bardzo gminie Międzyrzec Podlaski za udostępnienie obiektu, pani dyrektor Dorocie Herdzie za to, że nas tutaj gościła, że mogliśmy ten turniej zorganizować. Dziękujemy bardzo.